rozbijamy piątkę mocy. Taka piątka mocy to jest doładowanie dodatkowej energii zaraz po rozgrzewce, zanim zaczną szybkie chodzenie. Sami zresztą zobaczycie. Piąteczka mocy, jest! Raz. Walkingowy Dream Team z RK Athletics doskonale wie, na czym polega siła drużyny, na czym polega team spirit. Nieraz ciężko wstaje się rano, kiedy pogoda nie sprzyja, albo kiedy po prostu się nie chce pójść na trening, ale myślimy wtedy o naszych przyjaciołach, o tym, że będziemy razem, o tym, że nauczymy się czegoś ważnego, poprawimy technikę, pójdziemy jeszcze szybciej, jeszcze mocniej. Myślimy o tym, że do kogoś się uśmiechniemy, że kogoś pozdrowimy po drodze i o tym, że będzie nam dobrze razem. Chodziarze kochają biegaczy, biegacze kibicują chodziarzom, tak jest. Jedna wielka jedna rodzina drużynowa. Uwaga! Trenowanie w drużynie przede wszystkim daje mi ogromny przypływ endorfin. To jest po prostu niesamowita energia, którą czerpie się z grupy. I myślę, że jest to szczególnie ważne w tych czasach, w których żyjemy. W czasach pandemii, gdzie tych relacji mamy tak mało. A tutaj możemy wyjść wspólnie z grupą, porywalizować w pozytywny sposób i przede wszystkim spędzić świetnie, sportowo, bardzo aktywnie czas razem. O to chodzi. Zacząłem chodzić ze względu na to, że poznałem Roberta Korzeniowskiego i mnie do tego namówił. To jest najprostsze podejście. Jestem maratończykiem, byłem maratończykiem, będę maratończykiem w tym sporcie. No, a mimo wszystko na wysokim tętnie można zrobić lekki trening. Jak trenuję w grupie, to łatwiej mi się zebrać, wyjść z domu. Łatwiej mi pokonywać kolejne metry, bo zawsze ten z przodu mnie napędza. Dla mnie chodzenie to duży wysiłek, ale taki pozytywny wysiłek, ponieważ wiele osób nie wierzy, że to chodzenie naprawdę to jest duży przypływ energii, naprawdę można się zmęczyć. Także jest to świetny czas wspólny, sportowy i też dla mnie, dla mamy, czas, który spędzam wspólnie z dzieckiem. I jak zacząłem chodzić, od razu przestały mnie rzeczy bolić, a dalej mogę podkręcać cały czas tętno, wysiłek, także daje mi dużo chodzenie, lepiej niż bieganie. Tak, trenuję rodzinnie, trenuję z moim dzieckiem, które się realizuje lekkoatletycznie i ja również mogę tutaj uprawiać walking. Chciałbym kontynuować chodzenie może nawet częściej niż raz w tygodniu. Zobaczę, czy mi się uda. Super. Dzięki. Młodzi mistrzowie chodu w grupie uczą się szybciej. Razem poznają ćwiczenia techniczne, te związane z niuansami poprawnego kroku, ergonomicznej techniki, ale też ćwiczą warianty taktyczne. Uczą się od swoich trenerów, mistrzów, ale zarazem też motywują się wzajemnie. Mówią o swoich planach dosyć otwarcie. Chcą zdobywać medale mistrzostw Polski, zawojować świat, a my, trenerzy, mamy im w tym pomagać. Treningi w grupie pozwoliły mi poprawić technikę i przez to pozwoliły mi po prostu szybciej chodzić. Moim celem jest medal na mistrzostwach Polski. Ciężko trenuję na treningach. Tutaj jest wiele trenerów mi pomaga, bardzo chciałbym zdobyć. I mam nadzieję, że się to w końcu uda. Moim celem jest też wystartowanie w mistrzostwach Polski i walczenie o złoty medal. Moim celem sportowym jest medal w kategorii wiekowej do lat 18, a później w kategoriach seniorskich, no i igrzyska olimpijskie. Pracujemy razem w RK Athletics. Tak się zgadza. Robimy kłód sportowy i mamy taką chyba misję jednak, prawda? Chcemy tym młodym pomóc. Zapraszamy młodzież z Mazowsza, nie tylko. Ktokolwiek chce do nas przyjść, paść, może potrenować. Uczymy techniki, uczymy trochę życia. Tak. Oczywiście trenujemy też dorosłymi chodziarzami, tak, prawda? Tak. Ale chcemy to zrobić. Tysiu, startowałeś na Igrzyskach Olimpijskich jako? Ty też. Ja jako USA. Ja jako Polska, ale razem jesteśmy w jednym teamie RK Athletics. Tak jest.
Kończymy trening drużynowy. Chud jest sportem drużynowym? Nie jest drużynowym, ale my mamy swoją drużynę. Jesteśmy drużyną. Ta drużyna cały czas się wzajemnie motywuje. My siebie motywujemy. Mamy swoją grupę, zresztą taką na Messengerze, prawda? Jeszcze się kontaktujemy, wiemy prawie o wszystkim. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, by czuć tę dobrą energię wzajemną, by się wzajemnie wspierać. I cóż, no, widzimy się na kolejnych treningach, na kolejnych wyzwaniach w świecie chodu. Walking Lovers krzyczą RK Athletics!